pierwszej części, w pierwszym odcinku mojego vloga poświęconego mojej metamorfozie, mojemu odchudzaniu. Nie wiem, czy jesteś pierwszym, drugim, o ile w ogóle zjawiłeś się u mnie, jest mi bardzo miło. Ogólnie w pierwszym zamiarze jest to, że będę nagrywał dla siebie, żeby mieć większą motywację do tego, aby znowu schudnąć. Moja droga z odchudzaniem miała już miejsce w 2018 roku, kiedy schudłem 46 kg, po czym pilnowałem tej wagi, ale ze względu na sytuację rodzinną, rozwód, wyjście z domu, rozstanie z dziećmi, przyszedł kryzys, przyszedł ciężki okres, no i demony wróciły w postaci obżarstwa, picia i tego innej rzeczy. W pierwotnej wadze w 2018 roku startowałem ze 156 kg, 156 w granicach 160 kg. Zszedłem do wagi 114, przepraszam. No i udało mi się. W międzyczasie zdobyłem swój cel, spełniłem marzenie, wystąpiłem we wrocławskim maratonie, startowałem, ukończyłem go, udało mi się nawet zmieścić w limicie czasu 6 godzin. No i tak już później się posypało. Dzisiaj ważę też już około 160, może 165, nie wiem, nie, moja waga ma 150 limit i zamykam tą wagę, jak ja to mówię. Strasznie jest, więc postanowiłem ponownie wziąć się za siebie i myślę, że ten vlog będzie takim moim, jakby takim moim terapeutą, czymś, co będzie powodowało, że może uda mi się w końcu znowu zejść do tej wagi. Vlog będzie się nazywał Michu 99, ze względu na to, że chcę zejść do 99 kg i zredukować, rozbić setkę przysłowiową. Jeżeli trafisz na ten vlog, na mój kanał, będzie mi bardzo miło. Prosiłbym o komentarze. Jest to mój pierwszy film, może dlatego jakieś są nieścisłości, amatorszczyzna, jak to mówią, zalatuje. No ale jak mówią Chińczycy, nawet w najdłuższą podróż trzeba zrobić pierwszy krok. No ja dzisiaj go robię. Jest to pierwszy vlog. Będę starał się go jakoś urozmaicać. Będę starał się jakoś wrzucać zdjęcia z wypraw, z wycieczek, z rowerowych, z biegania. No i może znowu uda mi się wystartować w maratonie w przyszłym roku. W tym roku miałem cel wystartować w półmaratonie jeleniogórskim, ale poległem ze swoimi słabościami, demonami. I kto wie, może uda mi się jednak przezwyciężyć tę złą stronę, moją ciemną stronę. Cieszę się, że mam przy sobie bliskie osoby, Agatę, syna, córkę i innych, którzy mnie wspierają. Niektórzy życzą mi, żeby mi się noga powinęła. Jak kiedyś powiedział mój kolega, jak piszesz wiersze, jak wydasz tomik, to dopiero pogadamy. No i to też mnie zmobilizowało, wydałem ten tomik. No ale to tak, na marginesie. Nie wiem, w jakim cyklach będę umieszczał filmy, relacje. Będę się starał jak najczęściej, żeby jak najczęściej ruszyć dupę. Ale zobaczymy. Nie będzie to na pewno codziennie, bo ze względu na moją pracę, którą mam, że pracuję 24 godziny, później przypadło mam 2 dni wolnego, więc w trakcie pracy może gdzieś tam jakiś film z jedzenia, niejedzenia, z diety czy ze słabości uda mi się nakręcić. Także zapraszam do mojego kanału, teraz troszkę wrzucę filmików, znaczy czytam zdjęć z mojej wcześniejszej metamorfozy i teraz jak dziś wyglądam, jak wygląda waleń w postaci Micha 99.
przekonałem się po ostatniej wycieczce na Rudawy Janowickie, gdzie zostawiłem płuca na tym i ledwo padłem tam na tych górkach, takich zwykłych, prostych, gdzie kiedyś wbiegałem bez problemu. Także jeżeli jest coś, co powinien poprawić, czekam na Wasze opinie i myślę, że uda mi się osiągnąć cel, zredukować wagę do masy wagi do 99 kg. Myślę, że daję sobie rok do następnych wakacji, ponieważ przy ostatniej metamorfozie, jak wystartowałem w marcu właśnie z wagą 150-160 kg, skończyłem na 114, to wagę tę osiągnąłem w listopadzie, czyli praktycznie niecały rok. Więc tak mniej więcej wiem, jakie są możliwości i jakie są realne szanse na wagę rozbicia 99 kg. Także życzcie mi szczęścia, believe in yourself, moje motto, i jakoś damy radę. Także zapraszam i do następnego. Dzięki, cześć.